find a way to feel alive. I'm so lost inside. Siemka, z tej strony Prasołt, witam was w kolejnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie... dzwonopędy, chyba? Chyba wyczyściłem wszystkie dzwonopędy tutaj już na wyżynach, jakie miałem możliwe do zebrania. I jakieś zadanie chyba robiliśmy, krótkie. Ja się wtedy wkurzyłem i poszedłem zbierać dzwonopędy. Tak, tak, coś mi się kojarzy, że tak było. No i w tym odcinku bierzemy się za ostroskrzydłe szlaki. Tu jest jeden z nich. Praktycznie jestem u celu. No i łącznie tych ostroskrzydłych szlaków mam... 8. Gdzie one poleciały? A tu. Okej, kolejny owoc mamy. Ukryty chyba. Dwa ukryte owoce. Dobra. Ej, że niby tutaj jest ostroskrzydły szlak. Ja nic nie widzę. Może jeszcze zebrałem? Nie, niemożliwe. Dobra, to prawdopodobnie jest coś źle zaznaczone. Bo ogólnie ten znacznik jest cały na szaro, reszta jest na niebiesko z ikonką. Na tej mapie, co ja mam tutaj. Matko, 4 kilosy posrało. No i oczywiście w tym odcinku, po tych ostroskrzydłych szlakach, zrobimy sobie jeszcze jedno zadanie. Wiem, ale chyba nie. Ale ogólnie w chmurnym lesie są tylko dwa takie ostroskrzydłe szlaki. Więc no, ich za dużo tutaj już nie będzie do końca gry.
No, uwaga, bo tutaj jak wpłyniemy do wody i nas prąd porwie, to nie będziemy wiedzieć nawet gdzie jesteśmy. No i dobra, to już jest tutaj, to tak już w sumie można poznać to miejsce. Dobra. Okej, tu jest jeszcze jeden. Even at night we ride. Ej, wait, ja je zgubiłem, czy co? Why would she say such a thing? She cannot keep her emotions inside. Not the first time. Ej, what? Zgubiłem je. Czy mi się wydawały, że one tak poleciały do góry? O mój Boże, naprawdę. One za szybko w ogóle, ten, latały. Jeszcze raz szybciej ode mnie. Dobra, mogę zresetować. No cóż, jeszcze raz muszę wam pokazać. No widzicie? No i one sobie gdzieś tu odleciały w ogóle. Czyli dobrze szedłem, tylko co ja mam tutaj zrobić? Nie wiem, i kranem polecieć? Chyba tego oczekuje gra. Bo ja już nie wiem, czego ona oczekuje ode mnie. Ej, naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Trochę jakbym miał sobie ogarnąć jakiegoś wierzchowca, tylko problem jest taki, że tu żadnych wierzchowców nawet kuźwa nie ma. To co ja mam tu zrobić w takim razie? Nie, serio, wezmę tę misję. Jak będzie trzeba. Po raz trzeci pokażę, do trzech razy sztuka, jak to się mówi przecież. Let's go, Telisi. No. Nie, no serio, tu potrzeba wierzchowca, żeby to ogarnął. Właśnie albo ekrana tak prowizorycznie jak ja. Albo takiego czworonoga. Dobra, posilę się tym, jak żeby
świetnym i ukrytym owocem. Ła, powiększy mi w ogóle to ten zdrowie podstawowe, ale na zawsze, czy co? Nie wydaje mi się, żeby było tutaj tak dobrze, w tym awatarze. Dobra, obietnica Zakru. Ja już po prostu nie mam słów, kuźwa, do tej gry. Ona się crashuje, jak chce się na coś wspiąć. To jest chore. A oni dodatki robią. Ale o crashach i czemu są spowodowane, to już nie. My nie wiemy. Bugi to nasz priorytet w grach, jak coś. Tak mówi Ubisoft. Dobra, już to w sumie widzę, to... Wow, ale ładne miejsce. Wow! No to jest coś. No i co? What the hell? Mogę coś zrobić? No nie no, strzeli mnie coś zaraz! Jak nie gra, która się crashuje! To jeszcze... te ostroskrzydłe gówna! Nie umieją nawet... Maryja. No nie, no... Po prostu zejdę zaraz. Zejdę po prostu na dół i się zabiję. Dosłownie. No przecież widzę, że tu jest, no! Widać, że tu jest. No, nie róbcie ze mnie debila. Zaraz do was wracam. I powiedzcie mi,
o co tutaj chodzi, bo ja dosłownie zrobiłem to samo co wcześniej i teraz dopiero mogę. Już to jest śmiech na sali. Nie komentuję tego, po prostu idę dalej i staram się nie denerwować, jest naprawdę ciężko. Jak nie kraszę, to spieprzone mechaniki, spieprzone znajdźki. W tym Ubisoft potrafi być najlepszy, jak najbardziej, to mogę przyznać. Na pewno też w niedotrzymywaniu swoich obietnic. To też na pewno. Beyond Good and Evil miał wyjść w 2022 roku, jest 24, a my dopiero się dowiadujemy, że no, on jest w produkcji dalej, nie? Walić to, że już była przybliżona data premiery na wiosnę 2022 roku, a chyba wcześniej, tak mi się wydaje. No ale jak ostatnio wypuścili remastered Beyond Good and Evil 1, no to właśnie napisali, że wciąż jest w produkcji, ale no tutaj jak widzieliście, były cinematiki, były trailery i nagle pyk, nic nie wypuszczają już z Beyonda, więc ja im nie wierzę na ten moment, że oni cokolwiek produkują. No muszą być tu te pantery zakapturzone. Jesus. I to będzie kolejny powód, na który ja się wkur... Patrzcie, jak się odpaliły nagle! Patrzcie, jak się odpaliły! Ojej, jak słodko! Jaka to jest harmonia? Co ty gadasz w ogóle? Dupie to mam. Jakaś dysharmonia. Dajcie mi zrobić, po co tutaj przyszedłem. Nagle się obudzili, jak aktywowałem ten szlak. No magia. Magia Ubisoftu. Aż się boję, co mnie czeka w Star Wars Outlaws. Patrzcie, i znowu magicznie odleciały do góry. Bo nagle gra zachciała, żebym miał wierzchowca. A co mnie zrespiła? Pantery zakapturzone. No po prostu rewelacja. Rewelacja. Gra ma się czym pochwalić na ten moment. Ma się czym gra chwalić. Ja prawdopodobnie jestem w dupie. I prawdopodobnie wam nawet już nie zrobię misji przez to gówno. No ale wiemy dobrze, komu możemy podziękować. Ja wchodzę od razu na Telisi. No, wierzchowce się respią dopiero przy końcu. To już jest sprawdzona metoda. Patrzcie, ja znowu jestem bez jedzenia. Jak to się dzieje? A w dupie z tym, i tak będzie wyjątkowe.
Dobra, wszystkie już na wyżynie zrobione, szlaki. O, tu jest kolejny. To będzie pierwszy, a następny już będzie ostatni. Pierwszy oczywiście w chmurnym lesie i ostatni. W chmurnym lesie będzie następny. Dobra, tym razem piechotą, niemożliwe. Nasza postać ma jednak nogi, umie chodzić. No dobra, już walić to nie zbieram tego, bo tak jak widzicie, mam zapełnioną sakwę. Ty, ale gdzie jest? A, dobra, tutaj. Na tym kamieniu? Chyba tak. No i tak jak wam mówiłem, to już będzie ostatni. Szlak do zrobienia. No i jeszcze pomyślę nad zrobieniem zadania Czarna Wichura, ale to też się zobaczy. Ta Czarna Wichura ma być krótka, więc jak najbardziej akurat na ten odcinek. Dobra, dam im prowadzić, bo jak dojdę pierwszy na miejsce, to nie dostanę tego ukrytego owocu. I mi szlaku nie zaliczy. Cholera wie, co sobie jeszcze gra wymyśli, nie? No i dobra. Wszystkie ostroskrzydłe szlaki zrobione już w tej grze. Ja znowu tutaj mogę wam pokazać przepiękny widok na chmurny las. Naprawdę ładny, przepiękny. No szkoda, że chmurny.
Jakby nie było chmur, to byłoby ładniej moim zdaniem. Ale dobra, bierzemy się za czarną wichurę. Musimy iść do kryjówki ruchu oporu. I musimy pogadać z Rinellą. I mean, to be honest, I didn't really know she was an avatar at first. Come. Come. There is something we need. Priya and I have cross-referenced information from the Zeswa with every RDA report that mentions Stormgliders. You're not the first to have escaped the one the Zeswa call Black Wind. Priya thinks she was pushed into the Kinglaw forest by pollution, and that is where her mate was slain by the RDA. She rammed a scorpion trying to save him, and was pierced by the torn fuselage. That's what you found in her lair. She must be in such pain. A pain I can understand. But she's wreaking havoc on the upper plains, killing the other Stormgliders. The RDA have driven her away. No i dobrze, szkwalniki są toksik. And there's nowhere for her to go. Someone has to give her peace. Też mnie biją. Pewnie ją oddała. I hope this can help. Ciężki łuk czarnej wichury. Pokonaj szkwalnika zwanego czarną wichurą. Aha. Okej. No i ewentualnie mogę wytworzyć... Ciężki łuk czarnej wichury. Ale nie mam trzcin. Poza tym... Nawet jeśli... Wątpię, żeby to było nawet lepsze. Aktualnie mam 110 obrażeń na tym swoim. A ja na tych szlochających stopniach byłem. Ona już mnie atakowała. Albo nie? Chyba jednak nie. Let's go, Talisi. Mamy szkwalnika. Mamy go, jednak ja muszę chyba jednak podlecieć trochę bardziej do góry. Ale mnie zauważy. O cholera, ja nie mam tych strzał. Nie, nie trafiłem go. No nie. Frajerze, ty to czujesz specjalnie. Zostaw. Zostaw. Tu już kwalnik. Dobra, pokonany. I am sorry, sister of the wind. Przepraszam? Jakie kurwa, przepraszam. Thank you for these. Rinella. Dawaj to. It's done. Are you alright? Not sure yet. O kurde. I was facing her. Ej, nie, ja te składniki muszę mieć.
didn't have time to think. She didn't hesitate. Dobra. Ząb szwalnika i róg szwalnika może się przydać kiedyś. Priya told me humans do this all the time. Try to control things they spun out of control in the first place. Their plan is always to shoot, poison and chop. And they never stop to ask why they had to do that in the first place. We won't let them ruin Pandora the way they did their home. I'm sending you something. I thought maybe you could honor her journey and her battle this way. So we never forget Blackwind. Dobra, tak oto zrobiliśmy również zadanie pod tytułem Czarna Wichura. Ile mam już punktów umiejętności? 2. Dobra. Niech będzie i to. Co to w ogóle daje? O! Dobra, słuchajcie. Ja już sobie właśnie będę kończyć. Nic więcej do roboty tu już nie mam, nie mam w planach. Na następnym odcinku nie wiadomo, co będziemy robić. Możliwe, że znowu taki mieszany odcinek zrobimy. Albo może samo malowanie z pamięci. Zobaczymy. Tak więc słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Avatar Frontiers of Pandora.